Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Cieszę się, że nie widzimy się z kolejnym pudełkiem Pure Beauty, czwartym z rzędu, ale i tak się zobaczymy, na pewno niedługo już. W każdym razie chciałabym Wam opowiedzieć o świecach, które mnie tak trochę zaintrygowały, no i stwierdzam, że jest warto o nich powiedzieć właśnie w osobnym filmie. Może zacznijmy od początku, jak ja się na te świece natknęłam. No więc gdzieś na TikToku, przeglądając sobie filmiki, jakaś dziewczyna wrzuciła taki filmik ze świeczkami, w których w wosku jest jakaś biżuteria. No i to mnie tak zaciekawiło, znalazłam tą markę, ale się okazało, że te świece są dość drogie, bo one chyba 250 zł za jedną świecę kosztowały, tak mniej więcej, no teraz już dokładnie nie pamiętam, no bo to było chwilę temu i nawet zapomniałam, co to za marka była tak naprawdę. No i pomyślałam, że pewnie na polskim rynku coś takiego też można dostać. No i zaczęłam przeszukiwać internet, no i się okazało, że znalazłam stronę i to było przed Dniem Kobiet, muszę wspomnieć. Ja to zamawiałam 5 marca, więc akurat, że w poniedziałek był Dzień Kobiet, no to te promocje wszystkie były jakby prawie że tydzień prędzej, żeby to zdążyło dojść na ten Dzień Kobiet. No i przeszukując właśnie ten internet, znalazłam stronę. Ja Wam wszystko będę czytać, tak wiecie, żebym nic nie pomyliła. Price Candle. .pl i tam te świece wydawały mi się w bardzo dobrych cenach, bo one, że tak powiem, regularna ich cena to jest 129 zł. Przypominam, że jest ze srebrną biżuterią i najwyższy koszt jakby biżuterii, którą można znaleźć, to jest 300 zł, ale są takie też no powiedzmy w okolicy 100 zł w większości, więc świeczka plus 100 zł za biżuterię, no to jakby świeczka wychodziła 29 zł, a ta świeczka jest spora, zaraz Wam ją pokażę. Nawet za 29 zł to i tak uważam, że to jest niski koszt jak na tą świecę. Ale też musicie brać pod uwagę, że jeśli ta biżuteria w środku ma wyższy koszt, no to wiecie, o co chodzi. No, jeszcze muszę powiedzieć, bo zapomnę, że koszty wysyłki to jest tak: impost kurier 15 zł, kurier pobranie 17, paczkomat 13 i paczkomat pobranie 17. I też tutaj jest taka opcja, że jest taki konkurs jakby i co tydzień są wybierani laureaci na Facebooku lub na Instagramie. Z hashtagiem Surprise Candle wstawiamy fotografię właśnie świecy, którą kupiliśmy, no i zwycięzca jest publikowany właśnie raz w tygodniu, tak jak mówiłam, i można taką świecę wygrać. No i teraz wracając, bo zgubiłam wątek z tym Dniem Kobiet, wtedy była też taka promocja, jeśli kupowało się dwie świece, trzecia była gratis. No i też wywnioskowałam z tego, co tutaj mi przyszło w podsumowaniu zamówienia i to dopiero doszłam do tego teraz tak naprawdę, bo o tym po prostu zamówiłam te świeczki, stwierdziłam, że są w dobrej cenie, wszystko mi pasowało, no i jakoś tam nie zaglądałam. No i teraz, żeby się przygotować do tego filmu, jeszcze się okazało, że miałam obniżkę 77,40, w związku z tym wychodzi, że miałam 15% rabatu jeszcze na te dwie, za które zapłaciłam. I tak naprawdę za trzy świeczki razem z przesyłką zapłaciłam 193,60 zł, czyli wychodzi 64,50 zł za jedną świecę. Więc tak naprawdę no 50% ceny każdej świecy tak naprawdę zapłaciłam, więc to był deal. Zwłaszcza, ja szczerze mówiąc, bałam się trochę zapachów, no bo wiadomo, kupujemy w ciemno trochę te świece, nie wiemy, jak one będą pachnieć. No więc, wszystkie trzy świece przyszły w takim, jakby to powiedzieć, one przyszły tak razem, o, tutaj są trzy kartoniki, one przyszły tak razem złożone i one były obwinięte w folię. Każdy taki kartonik, w którym jest świeca,
był jeszcze w osobnym kartoniku, który miał w środku zrobione jeszcze tak jakby rusztowanie z kartoników innych. No i te świece były naprawdę bardzo dobrze zabezpieczone i nie było możliwości, żeby się coś z nimi stało. Więc tak jak mówię, one były w dodatkowych jeszcze kartonach i razem tak złączone taką streczem obwinięte. Więc ja jak je odebrałam, to się zdziwiłam, że one są takie ciężkie, bo po zdjęciach, wiecie, no jak zdjęcia na internecie, zazwyczaj wszystko jest takie ładne, podkolorowane, no i myślałam, że te świeczki będą wielkości mniej więcej połowy, które jakby są w rzeczywistości. No więc przejdźmy do rzeczy i po kolei. Tak wygląda kartonik, on ma takie ładne listki i to jest takie tłoczone wszystko. To jest naprawdę, już od samego kartonika mamy wrażenie, że to jest coś luksusowego. Otwieramy sobie tutaj kartonik. Wyciągamy świecę. Ta świeca, jak widzicie, jest jeszcze w folii bąbelkowej. I to jest wszystko zaplombowane. O, tutaj macie plombę. I plomby są wszędzie też na kartonikach, więc no nie ma szans, jakby ktoś otwierał, to zobaczycie, że to jest właśnie otwarte. No i teraz tak, tak wygląda sama świeca, ona jest naprawdę spora. Ja mam dość dużą dłoń naprawdę, więc wysokościowo jest jak moja dłoń. Średnica też jest dość duża, ona jest szklana. Tutaj ma przepiękną kokardkę, bardzo ładna tutaj szata graficzna też na każdy, ja Wam pokażę wszystkie trzy, które mam. I tu na wierzchu jest napisane i narysowane, co tutaj mamy w środku, tutaj akurat kolczyki. I, jejku, jak się otworzy, one już pięknie pachną. One wszystkie są właśnie z takiego jasnego wosku. Tutaj też mamy karteczkę dołączoną, która jest na tej kokardce. Surprise Candle, świeca z biżuterią i może ja Wam przeczytam, co tutaj jest napisane. Zabawa warta świeczki. I to jest to, co ja Wam mówiłam o tym, że można właśnie wygrać dodatkową świecę. Informacje o świecy może Wam też tutaj przytoczę. W każdej z naszych wysokich standardów świec o złożonych i wielowymiarowych kompozycjach oraz długim i intensywnym zapachu znajdziesz piękną, modową biżuterię. Wszystkie świece produkowane są ręcznie. Bazujemy na najlepszej jakości naturalnych woskach, co świadczy o najwyższej jakości produktu. Aby zapewnić Ci doskonałe wrażenie biżuterii, wyselekcjonowana kompozycja naszych zapachów pobudzi Twoje zmysły na piękno. Wierzymy, że wyjątkowe połączenie efektywności i zjawiskowego designu docenią nasi klienci, a własnoręczny podpis jest naszą gwarancją. I tutaj właśnie jest podpis... nie wiem, właściciela, czy kogo, nie wiem, kogo to jest podpis, w każdym razie jest takim normalnym długopisem, nie, to nie jest drukowane, to jest taki prawdziwy podpis. No i tutaj z tyłu mamy też informacje do mediów społecznościowych. Sama karteczka też jest przepiękna w swoim designie. Tak to wygląda, więc no, w każdym szczególe jest tutaj zaprojektowana. Tu naprawdę powiem Wam, że ja byłam w szoku, że to wszystko tak pięknie wygląda i tak jak kochałam Yankee Candle, tak sorry, ale chyba się przerzucam. No i teraz to, co mi się też bardzo podoba, we wieczku jest właśnie wkomponowany taki metalowy pojemniczek, w którym właśnie jest ta biżuteria, a nie jest zatopiony w wosku, tak jak w tych poprzednich, które oglądałam. I to też tutaj jest zaplombowane, tego nie zobaczycie chyba. Tutaj jest z dwóch stron plomba, więc też byście zobaczyli, gdyby ktoś to otwierał. To się po prostu odkręca i w środku mamy woreczek, w który zapakowana jest biżuteria. No i tutaj są kolczyki. Na każdej biżuterii jest oczywiście karteczka. Jest napisane, że to Surprise Candle i srebro próby 925. O, tutaj mamy taką informację. A tu z tyłu jest informacja z numerem,
który właśnie sprawdza się na stronie, żeby sprawdzić wartość tych kolczyków. I tutaj mam takie bardzo ładne, które idealnie wpasowują się w mój gust. I żeby było śmieszne z tej gratisowej świeczki, ale naprawdę im wyszło, żeby się tutaj wkomponować. I to jest na te sztyfciki takie. Ja bardzo lubię właśnie tego typu kolczyki i zazwyczaj takie noszę. Mam jedną parę wiszących, ale to są złote i takie sentymentalne, bym powiedziała. No i teraz powiem Wam jeszcze, jakie ja sobie zamówiłam zapachy, a który dostałam w gratisie. Tak więc, ja zamówiłam Secret Berry, słodka jagoda i on wygląda tak. Jeszcze, o widzicie, też jest w folii bąbelkowej, bo jej nie otwierałam. W każdym razie możecie zobaczyć, taką niebieską szatę graficzną ma. I tutaj wybrałam sobie kolczyki Anioł Stróż i to są kolczyki, które ja mam tutaj założone. Pozwólcie, że ja Wam je zdejmę i je Wam bliżej pokażę. Są naprawdę, no, takie minimalistyczne, bardzo ładne. O. Ja już noszę tą biżuterię. Specjalnie ją założyłam szybciej, żeby sprawdzić, czy to jest faktycznie srebro, bo ja po prostu mam alergię na wszystko, co nie jest złotem i srebrem. Nawet na stal chirurgiczną mam alergię, więc jeśli to by było no, jakaś ściema, a nie srebro, to na pewno miałabym zapuchnięte i zaropiałe już uszy, więc tak, stwierdzam, że to jest prawdziwe srebro i że tu nie ma żadnego oszustwa. I druga świeca, którą sobie wybrałam, to jest Coconut Sunset, kokosowo-tropikalny zapach z naszyjnikiem Infinity i to jest naszyjnik właśnie, który ja mam na sobie i jak tylko go dostałam, od razu go założyłam. Minimalistyczny, przepiękny, w ogóle go nie czuć, że ma się go na sobie, a to srebro wcale nie jest takie cieniutkie i to nie jest wcale aż taki najcieńszy naszyjnik, bo ja widziałam o połowę cieńsze, więc no naprawdę jestem w bardzo ciężkim szoku, że naprawdę, no przepiękny naszyjnik, ja go uwielbiam, się zakochałam w nim i to jest ta świeca Coconut Sunset, ja już ją palę. Tutaj jak widzicie na wieczku już sobie wypaliłam, bo chciałam zgasić świeczkę, wiem, że pewnie nie powinno się tego robić, w każdym razie zamknęłam, żeby mi nie śmierdziała, bo ją w sypialni paliłam. No i tutaj też były kolczyki i to były te anioły, tak? Czy ja czegoś nie pomyliłam? Tak, bo w Sunrise Dream, to Sunrise Dream świeca to była ta, którą mi wybrano w gratisie i właśnie w niej były te kolczyki, które Wam prędzej pokazywam z różową cyrkonią, taką większą. W każdym razie muszę przyznać, że... Aha, jeszcze czytałam, że knot jest w 100% bawełniany. Prędzej paliłam tą świecę, co widać, i ten wosk, co oblałam, on jest świeży niestety, bo chciałam Wam pokazać tą świecę, że ją paliłam. I jak ją niosłam, to po prostu ją przechyliłam, no i ten wosk mi się osadził tutaj na bokach. Mam nadzieję, że to w niczym nie będzie przeszkadzało później przy dalszym paleniu. W każdym razie tak wygląda świeca i ja już ją palę. Paliłam ją, czekajcie, 3 dni bodajże i to naprawdę dość długo. Więc jestem w szoku, że praktycznie zużycia nie widać w ogóle. No może bardzo minimalnie, ale naprawdę ja je bardzo długo paliłam, po wiele godzin. Rzecz, o której muszę Wam wspomnieć, to warianty zapachowe, no bo niestety nie ma ich zbyt wiele, nad czym ubolewam i mam nadzieję, że firma w miarę swojego rozwoju będzie te warianty zapachowe powiększała, bo na ten moment mamy Flaming Orange, jest to cynamon, Fantasy Journey, zielone liście, Sweet Vintage, kwiatowy, Sunrise Dream, wanilia, Carefree Sweetness, owocowy, Coconut Sunset, kokosowo-tropikalny, Fragrant Romance, egzotyczne kwiaty i Secret Berry, słodka jagoda. Więc takie zapachy teraz mamy. Ja mam właśnie ten Coconut Sunset, na ten zapach jako pierwszy się rzuciłam, no bo jak wiecie, ja kocham kokos i takie tropikalne owoce i zapachy. I naprawdę bardzo, bardzo ładny. Ten zapach jest taki, no, czuć kokos, jakby
No na pierwszy plan wybija się ten kokos, ale to nie jest taki kokos duszący, taki chemiczny, nieprzyjemny. To jest właśnie bardzo taki otulający, o, tego słowa mi brakło, otulający zapach, który jest taki delikatny, ale jednocześnie wyrazisty. Czujecie, że to jest ten kokos, ale on nie jest duszący, nie jest taki nieprzyjemny. To jest naprawdę coś cudownego. Ja sobie uwielbiam wąchać tą świeczkę w ogóle przed snem, więc jak przychodziłam z pracy, to sobie ją rozpalałam. I naprawdę muszę przyznać, że jeśli nawet zgasicie tą świecę i ją zostawicie otwartą, to ten zapach cały czas się wydobywa tej świecy. To jest po prostu coś cudownego. Ja jestem w szoku, bo nawet Yankee Candle nie dawało takiego zapachu. I tutaj mam ten Sunrise Dream, czyli wanilia. Na każdej szacie graficznie narysowane tą kompozycję, którą pachnie ta świeca. Jeśli mamy kokos, no to właśnie pierwszy plan kokos, otulający, cudowny zapach. Wanilia, tak samo. Czujecie wanilię, delikatny, otulający zapach. Tutaj mam ten Secret Berry. A, i jeszcze w środku tutaj też jest folia bąbelkowa. Więc naprawdę te świece są bardzo dobrze zabezpieczone. I tutaj jest cudowny, owocowy zapach. Nie są chemiczne, duszące, nieprzyjemne. Są naprawdę cudowne. Ja wiem, że się już powtarzam w tym momencie, ale no musielibyście to powąchać po prostu, żeby to, no żeby to sprawdzić. No nie da się tego inaczej. Te wieczka też są szklane. To wszystko jest naprawdę tak porządnie zaprojektowane, zrobione, że no ja jestem po prostu w ciężkim szoku i ta szata graficzna też piękna. Jak ja zużyję tą świecę, to sobie zostawię do pędzli, po prostu umyję ją sobie i tylko zostawię tą szatę graficzną i będę trzymała sobie w tym pędzle. Naprawdę, albo jako wazon do kwiatów. I jeszcze muszę wam powiedzieć, jakie są kolekcje biżuterii do wyboru. Jest Anioł Stróż, Clover, Infinity, Kocham Cię Mamo, Love, Monstera Energy, Moonlight, Perłowy Blask, Rytm Miłości, Sweet Dreams, Szefirowa Elegancja, Tree of Life, Wings, W Kręgu Piękna, Wspomnienia z Wakacji. Więc naprawdę jest w czym wybierać. Mamy do wyboru pierścionek, mamy do wyboru bransoletkę, kolczyki albo naszyjnik. Postaram się zrobić jakieś zrzuty ekranu i wam dodać po prostu, co jest do wyboru. W każdym razie, no naprawdę piękna jest ta biżuteria i dziwię się, że w ogóle tak mało osób jakby mówi o tych świecach. Ja się nigdy nie spotkałam, nie słyszałam, żeby ktoś o nich mówił, nie wiem, może za mało szukałam. W każdym razie wypalę wszystkie trzy świece i rzucę się na kolejne zapachy. Tyle mogę dodać i to jest chyba najlepsza rekomendacja. Polecam wam serdecznie te świece. Kupcie sobie chociaż jedną, która tak najbardziej wpada w wasz gust, jeśli chodzi o zapach i przekonacie się sami, czy warto. Ja wam mówię, że warto i nie, to nie jest film sponsorowany. Ja sama kupiłam za swoje pieniądze te świece, ja je sama znalazłam, nikt do mnie nie pisał i żeby tu nie było żadnych podejrzeń, więc tak, to jest moja własna, osobista, prywatna rekomendacja. Zaraz wrzucam zdjęcie, to może uda mi się jakąś jeszcze wygrać świecę, więc byłabym przeszczęśliwa. No, także to na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dajcie znać, czy słyszeliście o tych świecach, czy może je macie i co o tym sądzicie, a może się skusicie, żeby sobie kupić taką świecę. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, jeśli film wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam do kolejnych filmów. Buziaczki. Pa, pa.